błysk. Ja częśnie w tym szpitalu złożyłem. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Tak samo w oborze jak Żydy. Homoseksualista nie przeciwstawią się. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Problemem jest wątek. Problemem jest własny. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Skąd się władza udawać? Polacy ją nie poszli. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To nie była okupacja w Związku Radzieckiego. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ale dobrze rozumiem, że Sowieci nie rządzili Polską, że w Polsce nie było sobie. Ojej, bardzo ładnie. O, nikt się nie pyta. Bardzo ładnie. To wszystko działo się. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Dlaczego uczącić naród miński? Nie. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Znam wojnę światową z relacji nie. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Tutaj było kilka wątków, które przekrożone się jakoś plotły, więc wolałbym je pokazać. Ojej, bardzo ładnie. Rozstrzygajmy je wszystkie, ale nie wszystkie naraz, tylko w kolejnym. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Zaraz. To tak jak byśmy opowiadali się, że Polaków, ojej, bardzo ładnie. Ojej, bardzo ładnie. Czy mogę odpowiedzieć na pytanie? Śmiał. Dlaczego Niemców mamy za to odpowiedzialnością bardzo ładnie. Dlatego, że władza hitlerowska, narodowy socjalizm został uzyskany przez ojej, krajem bardzo ładnie. No to będą demokratycznych wyborach. W demokratycznych wyborach Hitler przejął władzę, co robił wcześniej. Ojej, i został rzeczywiście, no tam na pewno mogą być jakieś manipulacje, ale mimo wszystko został wybrany. Ojej, bardzo ładnie. Nie mówił, że były jakieś manipulacje przy demokratycznych wyborach. Legalnie w 1948 roku na Polsce też było wszystko. Ojej, bardzo ładnie. Tak? W sensie, w którym roku było połączenie PPS i PPE. O, ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Tak samo wjechała tutaj na czołgach. I co więcej, kto czy jak było głosowanie w 1948 roku? Było narodowe głosowanie. Czy naprawdę był stan wojny? No a ci, którzy cierpieli na koniecznie, którzy byli to szalani, tak samo było w Niemczech, gdy było zrobione. Ojej, bardzo ładnie. Ojej, bardzo ładnie. Ojej, bardzo ładnie. Ojej, bardzo ładnie. Zaraz. Nikt z Polaków nie wybierał Sowietów na władzę. Moment. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Że wydawać się mogło, że ludzie wybierają Polaków. I tak samo było w Niemczech. Ojej, bardzo ładnie. Ojej, bardzo ładnie. Występowali przeciwko Żydom w Niemczech. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ojej, bardzo ładnie. Polityczny i homoseksualista. To było najwięcej tam Polaków. Ojej, bardzo ładnie. Oczywiście, mogę coś zaproponować. Wróćmy do pierwszego. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Wróćmy do własności. Skoro chcemy rozmawiać, to nie oskarżyć. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Niech to będzie wasze skutki. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To, że byli uszukani. Oczywiście, że patrzą. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Część Niemców do dziś jest odpowiedzialna. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ale wszyscy byli tacy, którzy nas bronili. Tak jak dziś. Ojej, bardzo ładnie. Tacy muzułmanami.
Oczywiście. Ojej, bardzo ładnie. Ja osobiście spotkałem na wrażenie, jednak środowisko zapada moją podobną. Ojej, bardzo ładnie. Ale to nie NR, tylko ja cały, że tak powiem, cały pokój. Ojej, bardzo ładnie. Ja osobiście nie miałem kontakty z NR i nie potwierdzam tych obserwacji. Być może to jest ojej, bardzo ładnie. Radykalnie zrobiło. Ojej, bardzo ładnie. Do czego dochodzimy? Bo tam się wkradła taka polityka i takie drobne jakieś takie ojej, bardzo ładnie. To ja na wszelki wypadek powtórzę. Nie możemy wszystkich Niemców marczać. Ojej, bardzo ładnie. Ale tutaj ONR szuka może. Tak też nie można. Ojej, bardzo ładnie. Co się dzieje, że w Niemczech są neonaziści, w Polsce są neonaziści. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Mówię o NRZ. Mówię o neonaziści. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Więcej pobyś mówił mamu własnym, bo jej to zrób Niemczech. Tak, ale również kitułujecy mówią, że ojej, bardzo ładnie. Małżeństwo muzułmańskie zostało bardzo nieładnie obrażony przez Polaków. Ojej, bardzo bardzo nieładnie obrażony. No, Boże drogi, no chcieli bardzo brutalny ojej, bardzo ładnie. I dopiero gdy kierowca stanął w obronie, ojej, bardzo ładnie. Wysiądźcie z autobusu do tych właśnie Polaków. Bardzo ładnie. Oni oblaszeni, w twarz temu oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. A przykro mnie. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Myślałem, że takie sytuacje już nie będą się powtarzać. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Pamięcią do tych kart historii. Proszę mi przypomnieć, te autobusy były tylko dla faszystów, kierowców. Ojej, bardzo ładnie. Tylko dla Niemców. Skąd się wzięli Niemcy? Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To jak mniejszość może okupować większość? Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ja tu w ogóle nie mówię o mniejszości, że tak powiem, która okupuje. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Mieszkają w Polsce, proszę. Proszę, to jest wiatrowe. Jeśli pozostaje źle potraktowane. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Gdzie próbował państwo udowadniać, że to byli dobrzy Niemcy. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To ja może jednak coś powiem, więc odpowiedź jednak na wcześniejsze pytanie. Dlaczego Niemcy obarczy odpowiedzialnością całościową? Odpowiadam, że mamy ciągłość państwa niemieckiego, tego, które działa na wojnie, zaatakowało i jest teraz. Jest to ciągłość łączona jakby z własnością, odpowiedzialnością prawną. Jest to ciągłość państwa, które uważane było wtedy za te, które wybiera wolnie swoje władze i które identyfikuje się właśnie z tamtą Rzeszą. Bardzo oczywiście dodał różnych przekształceń, ale jest to ciągłość. Proszę, ojciec zawiesił głos na chwileczkę. Do końca, chociaż nie myślę, a ja jeszcze tak ojej, bardzo ładnie. Czy pastor jest za reparacjami dla Polski? Czy nie? Wydaje mi się, że w ciągu tego procesu historycznego i wojny te reparacje zostały już wystawione. Ojej, bardzo ładnie. Ja nie wiem, czy jestem za, natomiast oni Niemcy za to odpowiadają. Ojej, bardzo ładnie. Faszyści okupowali własne kraje, uzurpowali oślicznie. Prawo nazwania się Niemcami. Bardzo ładnie. A Niemcy są, jakby to jest, oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ze wszystkich faszystami. Niemiec jest takim samym człowiekiem. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To jest język polonii. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Pana poszła i ludzi idą za
Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. A mieli bardzo dużą recesję. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Piękne hasło, nie? Piękne hasło mogą być piękne. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To ja teraz do własnej bramki strzelam. Jak słyszymy o tak zwanym państwie islamskim, bardzo ładnie. Mieli jakieś hasło, że islam będzie wszędzie. Przepraszam bardzo, mordują ludzi. Ojej, bardzo ładnie. Kochać islam? Myślą, że ludzi w Europie, ale lubią islam. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. O, tak. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Chciałem powiedzieć jednak, że jest pewna różnica między tymi wszystkimi narodami. Ojej, bardzo ładnie. Narodowy socjalizm. Nastąpiło tam taki proces mentalny, począwszy od Hegla, opustwienie własnego narodu. A więc można powiedzieć to, co my przyznajemy osobie ludzkiej pewne atrybuty, bo tam osobę zdepersonalizowano i przyznano to państwu, że można powiedzieć, że osobą stało się państwo, a wszyscy inni trybykami. I ten rodzaj myślenia, opustwienia własnego narodu, no to jakby to powiedzieć jest bardzo agresywną powtórką idei narodu wybranego i żaden inny naród nie wytaczał wojny w imię właśnie narodowego socjalizmu. Nie stwierdził, że jest nawet człowiekiem. Proszę, księdza, przepraszam was bardzo. Czy ta sama frakcja? Ja myślę, że europejskie myślenie, eurocentryzm nas gubi. Przecież ojej, bardzo ładnie. A my nie patrzymy na to może daleko. Ojej, bardzo ładnie. Ale wiemy też, że Chińczycy też nie pozostawali dłużni. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Zostajcie dłużni, każdy ma prawo się dłużni. No na przykład w Polsce, kiedy istniało państwo podziemne, no to wymierzało wyrok. I bardzo ładnie. W procedurach nawet znane były sytuacje. I wymierzał państwo polskie. A nie strzelano na oślepienie. Bardzo ładnie. Czyli była to obrona konieczna i władza. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ale my odwracamy oczy. Gdzie są jego serce? Wszędzie traktujemy. Ojej, bardzo ładnie. Wszędzie jest oczekiwy. Państwa. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Co się działo? 50-70 lat temu. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Czym ta reprywatyzacja jest dla nas? Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To jest odciąganie uwagi od prawdziwego problemu, który wyszedł w tych dniach. Ślicznie. Poprzez służbę kontrwywiadu, która wyjaśniła, że w tym aneksie zastrzeżonym są szczegóły dotyczące afery Żelazo i afery Polski. Czy w tych wszystkich aferach reprezentacja warszawska, chociaż jest straszliwa, okrutna i niesprawiedliwa, to jest nic w porównaniu z Fozym i aferą Żelazo. Ja oczywiście uważam to za niesprawiedliwe i złe, ale jest to temat poważny w stosunku do tego, co jest w tym temacie głównym. Czy o tym nie rozmawiamy? Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. A ja do reprywatyzacji. 20 lat. Okej. Nie będę sądził, bo będę sądzony. Bardzo ładnie. Jak my grzeszymy? Możemy grzeszyć też. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Jeśli to wszystkie prowokacje rzeczywiście, to też jest grzech. Ojej, bardzo ładnie. Na własnym koncie. Jeśli to było zaniechanie, to ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Ślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Przyszła już jesień. Lucha, zimna.
to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność sklepowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny pest i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. Jak smakuje? Pytaj o Gripowita w swojej aplice. Ojej, bardzo ładnie. Tak, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, myślę do konfigurowania i instalowania przenoszenia kontaktów. Ojej, bardzo ładnie. Jestem, może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić. Mówiła, że krzywo. Nie, ojej, bardzo ładnie. Skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i naklejemy szkło. Ojej, bardzo ładnie. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. To witaminy i minerały. Dawka plus dodatkowe składniki. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Dawka. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę na potrzebkę współczesnych problemów. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Kuba Moros. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Czas na informację dnia. Oślicznie. Ojej, bardzo ładnie. Polityczna sobota w Polsce w Zjednoczonej Prawicy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Wczoraj zdecydowane zwycięstwo partii ANO w wyborach parlamentarnych. Ojej, na koniec przeniesiemy się do Warszawy, gdzie statuetki świętej Faustyny wręczone zostały po raz 16. Ojej, bardzo ładnie. Panie Cielewski, zapraszam. Sąd rejonowy w Stalowej Woli zdecydował o tymczasowym aresztowaniu osobnika. 27-letni Konrad K. usłyszał w stalowowolskiej prokuraturze zarzuty usiłowania i dokonania zabójstwa wielokrotnego. Jak poinformował prokurator okręgowy w Tarnobrzegu Janusz Woźnik, choć podejrzany przyznał się do winy, to nadal nie można podjąć jego postępowania. Zostały zabezpieczone komputery, zostały zabezpieczone komórki, a więc będziemy sprawdzać ewentualne wyrażanie swoich jakichś tam poglądów. Przesłuchani będą świadkowiatą, ponieważ to najbliższa rodzina. I w ten sposób będziemy chcieli ustalić również motywy podjęcia takich działań podejrzanego. Lekarze Konrad K. przeszedł główną aleję galerii i na oślep zadawiał zarówno ciosy nożami, przypadkowym osobom, ciężko raniąc 9 z nich, w tym 51-letnią mieszkankę Krakowa. Poszkodowany został, poszkodowany w sumie zostało 10. Wiadomo, że mężczyzna leczył dzieci. Zapowiedziała wnioskowanie o obserwację psychiatryczną mężczyzny. Grozi mu dożywocie. Obóz rządzący stanowi jedność. Jestem przekonany, że w tej jedności uczestniczy także prezydent. Podkreślił Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji liderów Zjednoczonej Prawicy. Jesteśmy jedną rodziną, idącą w jednym kierunku. Jesteśmy tutaj razem. Reprezentujemy wszystkie trzy partie, które tworzą obóz Zjednoczonej Prawicy i sądzę, że to jest bardzo ważne. Jesteśmy razem, jesteśmy ciągle razem i razem idziemy tą drogą, którą wybraliśmy już przeszło 2 lata temu i która prowadzi nas, bo już jest ewidentne do sukcesu. Natomiast szef Polski Razem Jarosław Gowin mówi, że obóz Zjednoczonej Prawicy nie tylko buduje jedność, ale również się rozszerza. Tymczasem w Łodzi Platforma Obywatelska zapowiada, że jeśli dojdzie do władzy, to między innymi zlikwiduje urzędy wojewódzkie. Programy największej partii opozycyjnej przedstawił na konwencji krajowej PO i ugrupowania Gorzkiewina. Jak przekonywał obecny uprawnienia wojewodów,
Samorządy mają pomagać każdemu obywatelowi w budowie dobrego życia, ale żeby mogły to robić, muszą mieć do tego odpowiednie kompetencje, narzędzia i środki. Dlatego zlikwidujemy urzędy wojewódzkie. Ano, partia miliardera Andrzeja Babisza zdecydowanie zwycięstwo bardzo ładnie. Po przeliczeniu prawie 90% głosów zdobyła ona nieco ponad 40% i drugą siłą w parlamencie narodowym jest skrajnie prawicowa SPD. Zdanie specjalna wysłanniczka polskiego radia Matka Łaskawiecka. SPD podjął kampanię w dotychczasowych wynikach ma nieco ponad 11% poparcia, ale to i tak będzie wskazywały się na rzeczy wyborcze. SPD uznawana jest za partię antyunijną, antyimigrancką, zaraz do tej samej rodziny politycznej, co Francuski Front Narodowy, Holenderska Partia Wolności. Na trzecim miejscu jest prawicowa ODS, na czwartym Partia Piratów, co oznacza porażkę głównej partii rządzącej przez ostatnie 4 lata. Według wstępnych wyników zdobyła ona niecałe 8% głosów. Wiceszef PAN Jarosław Falcerek powiedział, że Andrzej Babisz powinien być premierem, gdyż wyborcy pokazali, że mu ufają. Według Falcerka ono będzie próbowało stworzyć koalicję rządową w pierwszej kolejności z obecnymi partnerami politycznymi. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. I przywracamy do Warszawy. W Warszawie po raz 16 wręczono nagrody Medalii Zakładu Świętej Faustyny. Przyznawane są za działalność charytatywną na rzecz ubogich w Polsce i na świecie. Nagrodę specjalną dyrektora Caritas Polska otrzymała siostra Urszula Dżonkali, franciszkanka, misjonarka Maryi, postępująca w Aleppo i wspierająca program Caritas dla rodziny. Nagrodę Kubi Caritas Polska przyznano w kategorii darczyńca, świadectwo oraz współpraca. Statuetki są wyhonorowaniem dzieł miłosierdzia realizowanych w ubiegłym roku, tłumaczy ksiądz Marcin. Księdza Marka Dziewieckiego i sekretarza księdza Roberta Kowalskiego. Nagrodę otrzymała również Agata Hejda i wolontariusza Szkolnego Koła Caritas Gimnazjum nr 9 imienia Jana Pawła II w Sosnowcu za aktywne działanie na rzecz środowiska lokalnego szkoły i diecezji sosnowieckiej. Za oknem w Warszawie chmury i deszcz. Na północy, w centrum i na południowym wschodzie opady intensywne. Termometry wskazują od 13 do 17 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie chłodniej, tam od 10 do 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Bardzo ładnie. Słowem wszystko. Przy mikrofonie ponownie Robert Tatka, witam Państwa na antenie Polskiego Radia 24. W tym momencie porozmawiamy z redaktorem naczelnym czasopisma Insight, Wojciechem Przybyskim. Dzień dobry, panie redaktorze. Uście, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie redaktorze, pierwsze w Polsce bardzo o zwycięstwie Andrzeja Babisza i jego partii ANO na drugim, partia Tomio Okamurę. Cóż te wyniki mogą oznaczać dla Polski i szerzej dla całej grupy fanczytania? Od razu muszę sprostować wedle najnowszych informacji Urzędu Statystycznego Czech, który podaje niemal na żywo te wyniki wyborów. Po zliczeniu ponad 99% głosów na trzecim miejscu nie znajduje się partia Okamury, ale partia Piratów. Centrowa partia, która stawia w swoim programie na internet dostęp do informacji, przejrzystość, a więc dokładne przeciwieństwie partii bezpośredniej demokracji, którą reprezentuje Okamura.
To oznacza, że żadną z pozostałych partii nie uda mu się w takim duopolu uzyskać koalicji, która zapewniła mu stabilne rządy. Więc będziemy mieli do czynienia z długimi rozmowami koalicyjnymi i zapewne trzema partiami, które wróciły do koalicji. A to już oznacza, że w dużej mierze ta sytuacja staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalna, niż mogliśmy sobie to wyobrazić. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, rzeczywiście Andrzej Babisz zaczął w swojej kampanii stawiać na dosyć populistyczne hasła, ale zupełnie idące w zgodzie z deklaracjami społeczeństwa czeskiego. Jest przeciwny wprowadzeniu euro, jest niechętny także jakimś pogłębionym planom integracji europejskiej, jeśli chodzi o nowe obszary polityki europejskiej. I w tym schlebia gustom wyborców, którzy w Czechach akurat są jedno z najbardziej eurosceptycznych społeczeństw w całej Unii Europejskiej. Także na pewno będzie miał decydujący głos, ale to w gruncie rzeczy także zależy od koalicjanta, z którym przyjdzie mu rządzić. No właśnie, jak będzie prawdopodobna koalicja wyglądała? Wygląda na to, że przy tej dużej koalicji będzie ciężko faktycznie stworzyć taką koalicję z mały za małej ilości podatków. Jakie to mogą być podatki? No, możemy tak spekulować. Jedną z takich formacji, która mogłaby się złożyć w całość, to jest ANO, ODS, a więc partia konserwatywna, właściwie bliska w swojej ideologii takiemu konserwatyzmowi, jaki prezentuje to Theresa May czy wcześniej Cameron.